Nazywam się Jerzy Grzybowski i chciałem opowiedzieć o wypełnianiu płaszczyzny wielokątami foremnymi. Otóż wszędzie wokół nas, myślę, na posadzkach, na ścianach w łazience, kiedy mamy do czynienia z brukiem na ulicy, rozwiązujemy zagadnienie wypełnienia płaszczyzny wielokątami. Niektóre wypełnienia płaszczyzny wielokątami są bardziej regularne od innych. Chciałem ograniczyć się do tych wielokątów, które są wielokątami foremnymi, czyli mają te same boki i te same kąty. Otóż, kiedy patrzymy na papier z zeszytu w kratkę, to widzimy, że chyba najbardziej naturalnym wypełnieniem płaszczyzny jednakowymi, regularnymi figurami jest wypełnienie kwadracikami. Okazuje się, że są też inne wielokąty foremne, którymi można wypełnić płaszczyznę. Otóż możemy płaszczyznę ładnie zapełnić trójkątami równobocznymi oraz sześciokątami foremnymi. Będziemy się też tutaj ograniczać do takich wypełnień płaszczyzny, w których dwa wielokąty spotykają się tylko albo w wierzchołku, albo wzdłuż boku. Oprócz tych trzech wielokątów foremnych, czyli trójkąta równobocznego, kwadratu i sześciokąta foremnego, nie da się płaszczyzny wypełnić jednakowymi wielokątami foremnymi innego rodzaju. Ale jeżeli spróbujemy płaszczyznę wypełnić wielokątami różnymi, czyli na przykład trójkątami równobocznymi i kwadratami, to jest to możliwe. Znowu ograniczymy się tylko do takich regularnych wypełnień, w których płaszczyzna jest wypełniona tak samo, kiedy patrzymy z dowolnego wierzchołka. Takich wypełnień płaszczyzny wielokątami być może różnymi jest w sumie 11 i chciałem je tutaj wszystkie pokazać. Otóż jest możliwe wypełnienie płaszczyzny ośmiokątami foremnymi i kwadratami. I wygląda to w ten sposób. Przy pomocy sześciokątów foremnych i trójkątów równobocznych możemy płaszczyznę regularnie wypełnić na dwa sposoby. To jest pierwszy, a to jest drugi sposób. Przy pomocy trójkątów i kwadratów możemy wypełnić płaszczyznę tak i tak. Jeżeli użyjemy trzech różnych wielokątów foremnych, trójkątów równobocznych, kwadratów i sześciokątów foremnych, to możemy płaszczyznę wypełnić w ten sposób. Możliwe jest również wypełnienie płaszczyzny dwunastokątami foremnymi i trójkątami oraz zestawem trzech wielokątów foremnych, dwunastokąta, sześciokąta i kwadratu. To jest wszystkich 11 możliwych regularnych wypełnień płaszczyzny wielokątami foremnymi. Żadne inne wypełnienie nie jest możliwe. Powstaje pytanie, dlaczego właśnie jest 11 możliwych regularnych parkietarzy płaszczyzny. Proszę zwrócić uwagę na to, że żeby parkietarz przy pomocy wielokątów foremnych wypełniał płaszczyznę, to w szczególności te wielokąty foremne wokół każdego wierzchołka muszą wypełnić dokładnie 360 stopni, czyli kąt pełny. Otóż jest prawdą, że trójkąt ma kąty, które wypełniają 1/6 kąta pełnego.
kwadrat ma kąty wypełniające 2/8. Pięciokąt foremny 3/10. Sześciokąt foremny 4/12. I tak dalej. Czyli n kąt foremny ma kąt, który stanowi n minus 2 podzielone przez 2n kąta pełnego. W związku z tym jest tylko skończona ilość możliwości ułożenia wokół jednego danego wierzchołka wielokątów foremnych. Nie można ich ułożyć więcej niż 6, ponieważ najmniejszy kąt ma trójkąt równoboczny, czyli 1/6 kąta pełnego, więc wokół wierzchołka możemy ułożyć 6 trójkątów równobocznych. Jeżeli chcemy ułożyć 5 wielokątów foremnych, to muszą to być albo 4 trójkąty równoboczne i sześciokąt, albo 3 trójkąty równoboczne i 2 kwadraty. Jeżeli to będą 4 wielokąty foremne, to znowu mamy takie możliwości, że ułożymy 2 trójkąty, kwadrat i 12-kąt, albo trójkąt, przepraszam, 2 trójkąty i 2 sześciokąty foremne, albo trójkąt, 2 kwadraty, sześciokąt foremny, albo 4 kwadraty. Czyli to daje nam 4 możliwości. To już mamy, w sumie powiedziałem o 7 możliwościach. A teraz trzema wielokątami foremnymi można otoczyć wierzchołek na dokładnie 10 sposobów. Wymaga to posiedzenia chwilę z kartką i długopisem. I wtedy okaże się, że można to zrobić przy pomocy trójkąta, siedmiokąta, 42-kąta, albo trójkąta, ośmiokąta, 24-kąta, albo trójkąta, 9-kąta, 18-kąta, albo trójkąta, 10-kąta, 15-kąta, albo trójkąta, 2/12-kątów, albo kwadratu, 5-kąta i 20-kąta, albo kwadratu 6-kąta i 12-kąta, albo kwadratu i 2/8-kątów, albo 2/5-kątów i 10-kąta, albo 3/6-kątów. Nie wszystkie z tych w sumie 17 możliwości dają parkietarze, no ale drogą eliminacji możemy zauważyć, że zostanie nam realnie 11 możliwości. Dziękuję za uwagę.